Zielony żoliwasz, pieprzony żoliwasz. Bo się dzieciom wzrok popsuje. Taki młody, a już takie gry. Wyrośnie na morderce. O, pan Draska! Zdrawko! Dobry był kebabik? Bardzo dobry, ale ostry. Wciera się pod sam kołnierzem. Postaram się wpaść na godzinkę. Tlifa pokaż. No, tutaj Tlifa. Pokażesz to? Coś tam na kanale? Tak, mogę iść, tak. Teraz ten. Teraz napnij mięsień, żeby się schował. No ma sprawę. Pytanie jest bardzo krótkie. Co sądzisz o CD Action? Soliczek. Klaps! Jan Kowalski, zwany Soliczkiem. Axel, kanał Retroalchemizacja. Lepa. Z Antwerpii. Prosto z Antwerpii. Prosto w ten słoneczny dzień z Kanarów. Cionko, z tej strony Rozkminator. I Soliczek. Jest to szczęśliwy zwycięzca naszego konkursu i w tym momencie następuje uroczyste przekazanie kieszonkowego Pegasusa w jego ręce, aby służył ci szczęśliwie i żebyś żył z nim retro. Trzeba światło dodać. O, i efekty dźwiękowe. Dziękuję. Tak więc, jestem bardzo rad. Dokładnie, jakie pierwsze wrażenia? Duży. O, duży to. Podoba się? Duży, ale lekki. Podoba się? Fajny, no. Ja się go uruchamia. Trzeba baterię przełączniczkiem. Jest naładowany, słuchaj, cały. A, bo on ma ten. Tak, dokładnie. I tutaj się włącza w tym momencie wspaniały, zgliczowany ekranik. Zapewne i słychać chiński metal. Tak, właśnie się. Trzeba go zresetować. Żeby się naprawił, to trzeba mu zrobić. No. A czekaj, włączył się już. Instrukcja obsługi. Dokładnie, no. O. Pokaż ekranik, tylko czy działa. Nawiasem mówiąc, jest tak słońce świeci, że ledwo widać ekranik. No bo to jest backlight, nie jest to frontlight, nie ma tylnej. Nawet nic nie widać chyba na filmiku, ale w każdym razie no, świeci się ekran, no. Już zaczynamy, że jedno, prawda, można wybrać drugie, co tutaj, co tutaj oferujesz, co tutaj czwarte, jakieś grzebiesz po jakichś tych, jakichś rzeczach tutaj, narkotyki, coś tam różne, tak dokładnie. Wszystko co tylko się da, wszystko do wyboru, plan ogólny teraz, pokazanie, uśmiechnij się ładnie na koniec do kamery. Jo. Patrz, narkotyki jeszcze tutaj ma. O, najgorszy narkotyk. Patrz, tutaj narkotyki będą. Jakie? Jakie chcesz? O, dokładnie, do wyboru. No nie. No jeszcze raz to ujęcie, tak, że jakie chcesz? Kurczę. Bez tak pomachaj tymi, bez uśmiechu, dawaj, lepa tak, bez uśmiechu. Czaj się, zaśmij się. Moi drodzy, jak zwykle moje szczęście do PC-tów towarzyszy mi po prostu całe życie. Siadłem do jednego wolnego komputera przy Quake'u i co? O, proszę, ale drewno. Proszę liczyć klatki na sekundę. To jest retro. Wspomnienia, ale możesz spróbować. Po prostu ta fala wspomnień, która mnie teraz uderza, jest w mam jej dość. Nie mówiliśmy to na kamerę. Witam, miło mi pana poznać. Chciałem się ciebie zapytać o jedną rzecz. Co sądzisz o trailerze nowego Star Treka? A wiesz, że nie widziałem jeszcze? Jeszcze nie widziałem tego Star Treka. Oglądałem z tych nowych ten pierwszy i drugi. Pierwszy mi się całkiem podobał, drugi był taki już trochę kurde naciągany. Serio? Ja miałem drugą stronę, że pierwszy był taki iPhone i w ogóle nie Star Trek, a drugi taki już, no powtórka z niebudkana, ale przynajmniej stary dobry Star Trek. Właśnie mi drugi również mnie tak przeciwko, ja tam pamiętam, jeszcze robiłem. Nawet nie wiem. A tu polecam, zobacz sobie trailery, jeżeli mogę ci zrobić mały spoiler, to niestety będzie chyba jedna fabuła przez cały sezon. Nie wiem, jak się na to nastawiasz. Natomiast ja jako fan starych Star Treków, gdzie wiadomo, mam teraz... Mówicie o serial czy o kim? No serial. A, o serial. Nie, to serial nie powstaje. Ale ci widziałem, że jest jasny. A jest jakiś nowy, czy to jest jakiś nowy? Chyba z tydzień temu... A nie, bo tego nowego nie widziałem. Teraz półtorej minuty już pokazują. To się dzieje w indywidualnym uniwersum, tak? Tak, to się dzieje przed Nikią Pepa. Fajnie. Wiem ci, że tam nie śledziłem tego. Wiem, co będę wiedzieć. Bo ja widziałem te pierwsze, to powiedzieć. Te slogan właściwie tylko. A że tydzień temu się coś przegapiłem. W takim razie... Myślałem, że człowiek o ksywie Borg będzie wiedział po prostu, co tam się dzieje na bieżąco. Generalnie to wypadłem, prawda, mówię, tak się ten, jak się skończył łebek, serio. Boże, nie zdziwię się. I powiem, jak będzie nowe Star Treki, jakieś tam już
nie czuję. Ja najbardziej lubiłem Green Generation, New Space Time, oryginalne. No i wiadomo, moja Jeter była w Możemy, mogę powiedzieć tak. I na sam koniec może twoją ponadprawę, są tak. To co się na mostku rządzi, jak to się nazywało? Porywaczu zwłok, rozumiem cię jak najbardziej. Bez nadzieja. Mówisz, że nie widziałeś. Pokaż cycki. Nie wiesz jak się obraca. To się obraca. No właśnie, jak się obracasz? Jakbyś dźwignął to autycznie, sobie biorę taki cios z obrotem, to on się wtedy automatycznie obraca. Bez sensu. Beznadziejne jest to, że tutaj połowa przeciwników, znaczy wszyscy jak na razie, są mniejsi od ciebie. I nie da się ich, no, połowy ciosu pani stosować. To jest dupy. Powiedzcie, że jak się angry face. Tutaj do mnie. Dobra, kto jest kto mówić? Ja jestem... Nie, czekajcie, jak się zacznie mecz, to tam będzie lewo, góra, tak dalej, tak dalej. Jestem Bowser. Mario. Jedna strona. Nie wiem, co wy odpierdalacie, ale chyba na moim kosztem się tutaj promujecie, co? Oczywiście. Dobrze. Axel, ty to już tylko dwa kroki do PewDiePie'a. Nie widzisz nic? Kto jest lewo góra? Ja. A, do wody. Prawo góra? Ja. Lewo dół? Ja jestem trójka. Kamil, ty jesteś goryl. Ale ja sam jedzie mi. No i właśnie przegrywasz. No ja jestem pierwszy, wygrywam, o, i jestem hejtujący Nintendo, jestem najlepszy. Ale podobno. A teraz o dowody. Ale wow. Podobno to jest gówniana konsola. Bo jest. Tu jest chory i prawo. Nie robię bardziej po kończeniu panu jak druga. No mówcie coś. Możemy, pojedynek jest niecelarny. Co, już zaczęły działać wszystkie pady? Ktoś we mnie strzelił. Wierzę właśnie, gdzie popatrzę, nie wiem, gdzie jest trasa. Zdajecie, jakby pani jest na zielonym, to gdzieś strzelił. Jestem pierwszy, jestem tutaj teraz pierwszy. Pierwszy jest teraz. Wiesz co, bo to przecież to żarałeś, wiesz? Ja wyobraźcie sobie grać w teraz. Kto stoi w miejscu? To ja, bo on się rozpędza i jest zimany. A czym się strzela tutaj, bo można jakiś pomoraz robić? Pod tym, z pustem z tyłu, ale... Tak? O, no rzeczywiście. No to nie mam żadnych pomorazów. O wiele bardziej wam powiem mimo wszystko Crash Team Racing albo jakieś coś w tym stylu. O, teraz jadę do tyłu nawet, ale ja. Nie jestem. Jaka skręca w domu? Bo masz zjebanego pada, no. To jest ten pad, bo to jest ta sama konsola, ten sam egzemplarz, na którym ja grałem na Pyrkonie, który też tak skręcał. I to jest ten sam pad prawdopodobnie. Jedyny świecie, który jest to jest akurat norma w padach do Nintendo 64. No, one się wyrabiają szybko, to tak, bo one na plastiku, tam plastik o plastik się ten ociera. Tak. Wow, to mam jeszcze. Nie!
No ale Nintendo jako pierwsza analoga zastosowało. Trzeba im to przyznać, tylko czemu tak uniosą? No jako pierwsi to mieli prawo popełnić błąd. Bo trzeba sprawdzić, czy jako pierwsi. Może ktoś był wcześniej. No wszyscy mówią, że jako pierwsi. Mówią, a prawda może być inna, zgoła inna. Za to słyszałem, że ktoś mówił, że sądzę, że był pierwszy, ale zdaje mi się, że jednak nie. Ewentualnie może być tak, że... O, jakaś laska robi nam zdjęcie. Że jakieś no, hej. Fajne tatuaże! I kolczyki też. Nie mam czasu na dziewczyny, jak muszę grać. Jak wypadasz na zielone, to się kosy balą w łeb. O, wow, to w ogóle na stojąco grasz? Bo nie widzę swojego. A, bo się światło odbija, no tak, tak, tak. Kinezus jest zajebiście zakrzywiony. Ale pierwszy jesteś chyba teraz. Ty jesteś pierwszy, tak? Wyobraź sobie GoldenEye'a. Natomiast wam powiem, że się zgłosiła do mnie jedna osoba. Nie pomnę teraz imienia. Brawo, Dzid! Nie pomnę teraz imienia. O, ja jestem drugi. Nie pomnę teraz imienia, bo przyjeżdża mnie jedna osoba, która chce wypożyczyć mi... Skutam. A ja jestem drugi! Skutam! Czemu się chwali, że jesteś drugi? No ale byłem zaraz po nim. Nie, zwycięzca jest tylko jeden. I to jest znajomy jaskini prawiczka, więc my wygraliśmy tak naprawdę. Nie, no remis jest, przecież on był pierwszy, ja jestem drugi, no a wy dalej jedziecie jeszcze, no. Ja miałem przez dłuższy czas... No teraz on będzie trzeci, a ja będę czwarty, bośmy się pierwszy grali. Mamy zaraz ręce uschną, weźmy puściak. A proszę cię lepiej. Chcę pokazać, jakie jest skupienie, emocje, tak? Jakie jest skupienie na ryjcach. Stań przy światle. Świetle. Zasłońcie światło. Czekaj. O, no i tam. Co już? O, proszę, to jest negatywny antyzwycięzca. To jest to samo, wiesz? No to się powoliłem, kurwa. Nie, kurwa. Poczekaj, nie będę nagrywał. Cóż my tu mamy w ogóle? Przede wszystkim paskudny framerate. Chciałem, że gra dedykowana dla Jaguara, dla tej warczącej 64-bitowej bestii, no to będzie trochę mocniejsza. Niech pojawi się chociaż jakiś alien jeden. No właśnie, no. To coś tu chyba... Nie, to kurwa też nie alien. Ktoś tu wybił chyba wszystkie te. Taki start, opcja, w ogóle wyjście i coś, ten jakiś restart. Jest mapa. Dobra, jak zrób jakiegoś aliena, to mów, to będę nagrywał. Na razie szkoda baterii. A, dokładnie. Moje prośby, siedział gra w Androidzie, udało mu się przeportować na Androida to samo narzędzie. Na radio to było używać na telefonie z adapterem OTG. Ewentualnie na tablecie z Androidem. Uchodzisz generalnie w przypadku tej maszyny, jak to wypada, wygląda. Czy tutaj tam jest wczytywany ROM? Tak, po prostu jest wysyłany. Jednorazowo jakby. On się za każdym razem wczytuje później jeszcze raz. Czy jak odłączysz kabelek, to ten ROM teraz jest na tej karcie. Więc w pamięci też zapisany ten kabelek odłączyć, on zostanie. No dobra, będę filmował w ten sposób. Dobra, miejmy nadzieję, że się coś uda. Yeah, mam shotgun. Nadal nikogo nie ma. Nadal nikogo nie ma. To powiemy to na gameplayu, że na komentarzu, że tutaj nie było żadnych klików. Tak, że gra z alienem, który nie ma alienów. No kurwa, no bez przesady. Dobra, tak, szukaj, bo ja nagrywam, nie? A... Co to było? Chodź tu, szybko, chodź tu! Yeah. Ale się rozpękło. Ciekawe, czy nas ten, czy możemy wejść w pas i się uszkodzić? Aha, można! Opowiesz o tym, jak będziemy nagrywać komentarz, dobra? Pulse Ride Collective. Teraz zmieniamy, jeśli nie zmieniamy broń. Próbujemy...
to wystarczyło. No dobra, leć dalej. O, no w ogóle ten... chyba coś zmieściłem. Dzień dobry, witam. Jestem tutaj z... Tomasz. Z GameStop VR. Przyjechaliśmy tutaj za sobą do wirtualnej rzeczywistości Steam Hubem. Chcieliśmy ją pokazać sobie po raz pierwszy. W ogóle zapoznać ludzi z VR-em, bo nadal wielu ludzi nie wie co to jest, nie wie jak się zachować, nie wie jak grać. No a poza tym warto w ogóle się przedstawić. Czy to, czy gra, którą prezentujecie, jest tutaj waszą produkcją, czy to jest czyjś produkt? Nie, to jest nasza produkcja. No zresztą ja jestem akurat głównym deweloperem. Oprócz mnie w zespole jest jeszcze bardzo fajnych ludzi. Przemek, który jest tutaj ze mną, jest odpowiedzialny za, jest kompozytorem, także tworzy tekstury, tworzy wszystkie dźwięki, obrabia. Są jeszcze osoby odpowiedzialne za układanie poziomów, za budowanie modeli 3D. Masa innych osób. Rozgrywka, z tego co widzę, to coś w rodzaju hordy z gier, tylko bardzo animowane w oprawie. Co nam widać, wygląda na pierwszy rzut. Właśnie w treju kryją się jakieś mechaniki, których nie widać na ekranie. Właśnie warto zauważyć, że gra była zrobiona. Ten poziom, który widać tutaj, jest poziomem takim śmiesznym. On głównie poziom w pubie, więc dlatego to wszystko jest tak związane to z pubem, beczki i tak dalej. Mamy też poziomy, które są całkiem inne, gdzie na przykład jest się w kanałach i chodzą takie pajączki fajne, które skaczą na twarz. Czy gameplay nadal polega na bronieniu się przed tymi pajączkami? Nie zmienia się nagle w wyścigówkę, prawda? Nie. Czyli mamy stały, arcade'owy shooter w różnych scenariuszach, które zmieniają się dokładnie. Jak z możliwością poruszania się w tym grze? Czy jest to przeskok, czy mamy możliwość sterowania analogiem? Mieliśmy bardzo długą dyskusję w filmie, co chcieliśmy, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało. Bo to nie chciałoby być tylko kwestii, że nie chcemy z jakiejkolwiek drogi, bo sobie ktoś mówi, że chcą się rzec. Nie w końcu podjęliśmy decyzję, poszliśmy na kompromis. Są to stałe punkty, do których można się tak jakby przyciągnąć. Teleportem. Nie jest to tylko proste. Staraliśmy się zachować oryginalną klimat oryginalnej gry, ponieważ to się dzieje w świecie steampunku. Oczywiście nie odmawiamy oryginalności, próbujemy znaleźć tylko porównanie. U nas są magnesy. Są także w niektórych miejscach na mapie magnesy, do których można się przyciągać. Oczywiście nie wiem, czy to jest możliwe, ale troszeczkę bardziej się broni, jeżeli chodzi o steampunk, niż teleport. Rozumiem, oczywiście. Ma to nas chodziło tutaj o mechanikę, nie wiem, który się chyba zwalnia miejsce, tak jak przecież... Nie, ten chłopak teraz będzie. Ja bym... Słucham? Ten chłopak czerwonym będzie teraz. A, tu jeszcze jeden. To tak, który tu się potnie. Jakie plany rozwojowe na temat tej produkcji? Czy to jest produkt gotowy do sprzedaży? I jesteśmy widzę go tutaj prezentowany na Wajwie. Czy macie plany konwersji na jakieś inne urządzenia, na przykład po prostu w VR? Jeszcze jesteśmy w early accessie, ale bardzo krótko. Lada moment wychodzimy na Vive'a. Krótko potem wchodzimy na Oculusa, bo to są bardzo podobne od punktu widzenia deweloperów platformy. Jakiś czas później wychodzimy na PlayStation VR. Na razie w wersji, która jest dostępna na Steamie w Early Access, są cztery poziomy, które robią stały mode, czyli w próbie opowieści, gdzie gra się rozbija, ty się rozbijasz też jako gracz, masz coraz mocniejsze bronie i tak dalej. Docelowo będzie 10 poziomów z unikatowymi lokacjami w Londynie. The Tower, London Bridge, Big Ben, znane takie bardzo ikony Londynu. Śladem Kuby rozprowadza niemalże. Niemalże. Mechanicznego. Na parę. Natomiast jest także tryb arkadowy, który się nazywa Seek and Destroy. Można po prostu skoczyć, walczyć z przeciwnikami. Jest leaderboard, tabela punktów, globalny graczy najlepszy. To jest też w internecie, jest online, więc można sobie albo zobaczyć tam, albo jak się chodzi do samej gry, to się wyda. Doskonale. Ja jestem wielkim mam idealną okazję, żeby porównać ekran z oryginalnego tego urządzenia plus
ten mój podświetlany. No i niestety różnica jest cholerna. Jest ogromna, jest. O Jezus Maria. W sumie 200 lajków. 100, 500, 2000 subskrybentów. Ale momencik. Jakby co, to ja to nagrywam, bo to jest ciekawe. Akredytacja daje wejście tylko na czwartek. Nic więcej. I jest jednego z drugiej. No, tak? Tak. I dlatego się... Okej, w czwartek było lepsze żarcie. I dlatego się nie dziwię, że jej właśnie nie dawali no tak właśnie każdemu, bo tam pewnie były jakieś biznesowe rozmowy, jakieś coś tam. No to jakby się nagle kręciło 200 osób. A Blind Bird, co podkreślał, na koni, 30 na pewno mi dali bez problemu. No dobra, no dobrze, tam nie miałeś osobnej imprezy dla biznesowej, no. To był jeden dzień, który był tylko i wyłącznie dla deweloperów, dla tam to jest biznesowy, no to po co to się nazywa Pixel Cabin, jak tam mogą wchodzić tym czwartek, deweloperom? Czwartek. No czwartek, jeden no dzień, o jeden tym dzień mówimy, no. No to po co to się nazywa Pixel, bo nie powinno to zaliczane być. Czemu? No bo to jest skoro dla... tam nie możesz jako ty, jako uczestnik wejść. Ale to tak jak masz E3 na przykład, też masz dzień dla branży, tak, nie? Właśnie, no to jest biznesowe spotkanie. No nie wiem, po co ty miałbyś tam być. Się... No ale to w sumie, no tak, ale to nie rozumiem, po co reklamować to na stronie, że jest coś takiego tam od czwartku, a ja tam nie mogę wejść, no to po co oni to reklamują? No dla tych, to może raczej, po co ty miałbyś tam wejść? Co byś tam chciał zrobić, ty, jako ty? No ja nawet nie wiem, co tam jest. No to właśnie, to chcesz akredytację na coś, to nie wiesz, co tam jest. Nie, jako uczestnik, jako akredytację, to bym wiedział, co mam robić, nie? Natomiast jako uczestnik, nie rozumiesz, oni reklamują na stronie, że jest 4-dniowa impreza, a się potem okazuje, że 3-dniowa jest. Czyli odtąd się zaczyna, od wczoraj. Impreza dla ogółu zaczęła się od wczoraj, ale... Tak, no to po co, no bo ale po co reklamują, skoro tam wchodzi, nie wiem, 20 czy 30 osób tylko? Po co to na stronie? Więcej, no dla tych, którzy są zainteresowani. Jesteś deweloperem, idziesz, no ale chcesz to, coś ale tam to, zrobić, ale idziesz. Nie rozumiesz, ja nawet sam już zacząłem tam pytać na forum, że jaki mam kupić bilet, żeby wejść w czwartek. Już nawet nie chodzi o akredytację, tylko jak pisałem, jaki bilet. Wiesz co? Bo to mnie wprowadziło w błąd, że po co o czwartku wpłynęło, skoro tam nie można. Według mnie wystarczyło kupić bilet 1 grudnia albo w grudniu. Za 30 zł miałbyś supportera. Na czwartek nie, ale musisz supporterzy wchodzili. No dobra, ale komary no, ale Axel nawet nie wie, co ma czwartek. Bo chciałby wejść na czwartek, ale nie wie, co było. No ale pewnie supporterów też by w czwartek nie puszczają. No nie puszczają, ale no, ja z tego co wiem... No i w czwartek pewnie chlali i tam kokainę czwartek wciągali z prostytutki. No właśnie, ja z tego co wiem... Lecieć. No, takie pożegnanie. Słuchaj, Elektron Skansen, no to idziemy zobaczyć, jakie są tutaj after party, czy jakie jest, o ile nas wpuszczą, bo nasze identyfikatory, tutaj pokaż. To już nie mam, nie oszukowałem. No po prostu nas nie wpuszczą, tu trzeba mieć takie czerwone. Czerwoną legitymację jak ta pani na przykład. Czerwoną legitymację jak za dawnych czasów, żeby nas wpuścili. Tyle i zwijamy się. Niestety na niedzielę ja nie zostaję, bo... No bo nie po prostu, bo wy wszyscy youtuberzy stąd spierdalacie, więc... O, a tu jest ochrona, która już sprawdza. O, nie, tego niebieskiego wywala. Niebieski wywalony! No. Żyjcie retro i szczęśliwie.